Dzień dobry, na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów chciałbym kontynuować temat świeczników. Tak jak w poprzednim odcinku opowiadałem o małych świecznikach, teraz chciałbym trochę pokazać duże świeczniki. Organizując tą wystawę, tak się zastanawiałem, jaką ikonografię zrobić, żeby ładnie wyglądało. I sobie pomyślałem, że jak jest świeca, no to jest gdzieś na stole. I sobie pomyślałem, że ostatnia wieczerza będzie bardzo dobrym tłem do właśnie wystawy świeczniki. I proszę zwrócić uwagę, że mamy piękną ostatnią wieczerzę, no czyli wieczerza, czyli powinno być wieczorem, powinno być ciemno. A tu proszę zwrócić uwagę, piękny duży stół i nie ma ani jednej świecy, ani jednego świecznika. Więc postanowiłem zainscenizować taką ciekawą tutaj instalację i zastosowałem takie właśnie ustawienie bardzo ciekawych, bogatych świeczników. Są to świeczniki platerowe, są to świeczniki wykonane w polskich, na terenie Polski. Tutaj ten trzyramienny świecznik, jest to bardzo ciekawy świecznik, ponieważ już wtedy myślano o oszczędności. Proszę zwrócić uwagę, że możemy sobie tutaj wyciągnąć tą część górną. Trochę ciężko wychodzi i proszę zobaczyć, mamy lichtarz jednoświecowy, czyli na dzień używamy tego typu świecznik. I proszę zwrócić uwagę, przychodzi niedziela, przychodzi jakieś święto i chcemy użyć więcej świec, bo świece w końcu kosztowały i mamy elegancki świecznik trzyramienny, czyli te góry były osobno sobie schowane na lepsze uroczystości, a ten dolny lichtarz był używany na co dzień. Tu oczywiście też bardzo duże takie neobarokowe świeczniki. Dodam jedynie, że ten świecznik jest wykonany przez firmę Fraget w 1849 roku, a to są z przełomu XIX-XX wieku piękne świeczniki firmy WMF, czyli Wittenbergia Manufaktur Fabrik, która miała swój oddział na terenie Warszawy. To by była część właśnie tych pięknych platerowych świeczników, a przejdziemy teraz do świeczników kościelnych, ołtarzowych, barokowych. Kontynuując tutaj duże świeczniki, chciałbym pokazać ołtarzowe świeczniki. Są tutaj świeczniki głównie z okresu baroku, czyli okresu, kiedy te rzeczy były bardzo ładne, ozdobne i może tutaj na początku po lewej stronie bardzo duży pojedynczy świecznik, który oczywiście ma swojego brata, czyli jest para świeczników. Są to piękne świeczniki wyrzeźbione w drewnie. Proszę sobie wyobrazić, że te wszystkie elementy ozdobne, które się tutaj znajdują, są wyrzeźbione w drewnie. Oczywiście ma on już wtórną malaturę. Kiedyś na pewno był polichromowany. Możliwe, że był żółty, czyli wyglądał jak złoty. Możliwe, że był srebrny, czyli wyglądał jak srebrny. Tak jak klasyczny ten tutaj świecznik na przykład synowy, który jest bardzo ciekawy, bo posiada tą właśnie podstawę bardzo bogatą, balaski, czyli te tralki, które tutaj są i oczywiście tak zwany kolec do mocowania świecy. Jest on bardzo ciekawy, ponieważ posiada grawerunek z datą 1718, czyli wskazuje nam, że ma prawie 300 lat. Obok taki troszeczkę niekompletny, ponieważ ta podstawa nie należy do niego, ale też wspaniały, bardzo bogaty świecznik cynowy, też już z lekko ukruchniętą iglicą, na którą się zakładało świece, ale też jest wspaniałym przykładem barokowego, ołtarzowego świecznika. Świeczniki w centralnej części również wykonane w drewnie, bo nie ukrywam, bardzo sobie cenię wyroby w drewnie, też wspaniałe świeczniki, które na pewno w swoim kształcie miały odpowiedniki wykonane z metali szlachetnych, a taki z drewna, nie ukrywajmy, był na pewno tańszy. Spod tej olejnej farby wychodzą resztki polichromii. Też proszę sobie wyobrazić, jaki kunszt musiał być rzeźbiarski, żeby wykonać tego typu świecznik. One też na pewno mają około 300 lat i są bardzo ciekawymi reprezentantami świeczników barokowych, ołtarzowych. Również troszeczkę młodsze świeczniki fundacyjne, specjalnie używam tego słowa fundacyjne, ponieważ na stopie mają wygrawerowane nazwisko fundatora i datę. Ta data to 1821, czyli też świeczniki, które mają niecałe 200 lat. Proszę zwrócić uwagę na ich już taki skromniejszy kształt, już nie są tak bogate jak świeczniki barokowe i dzięki temu były bardziej uniwersalne i nie zawsze tego typu świeczniki były świecznikami kościelnymi, mogły też być świecznikami domowymi. Oczywiście pozwolę sobie tutaj jeszcze pokazać, ponieważ to są takie duże świece woskowe, no, które były stosunkowo
drogie, bo zawierały dużo wosku. Proszę zwrócić uwagę, jest to taka markowana, duża świeca kościelna i proszę zwrócić uwagę, że w środku jest taki blaszany wkład i też tutaj na sprężynie wysuwa się świeca w miarę upalenia i dzięki temu świeca, która wygląda bardzo bogato i okazale, jest jakby takim zastępczym produktem i pokazuje bardzo ciekawe rozwiązanie konstrukcyjne. I może tutaj, jeżeli chodzi o duże świeczniki, chciałbym też pokazać bardzo ciekawy, bogaty kandelabr. Kandelabr, czyli bardzo ozdobny, wieloświecowy świecznik. Jest on wykonany z żeliwa. Proszę sobie wyobrazić, że te wszystkie elementy są wykonane z żeliwa. Oczywiście jest on połączony troszeczkę śrubami, troszeczkę na gwint. Jest to bardzo ciekawy przykład bogatego świecznika. Proszę zwrócić też uwagę na to, że kolor, który on teraz reprezentuje, jest to takie stare złoto, czyli coś wzorowane na metalach szlachetnych, ale jednocześnie jest to stosunkowo tanie w produkcji. Tego typu świeczniki najczęściej są wykonane na terenie Francji. Datujemy je gdzieś na około połowę XIX wieku. Ten świecznik jest niemiecki, co wynika z sygnatury firmy, która go odlała z żeliwa. Jest to naprawdę bardzo, bardzo bogaty świecznik i nie ukrywam, że tego typu świecznik na stole pozwala rozjaśnić całe pomieszczenie, a jednocześnie jest bardzo miłym przedmiotem dla oczu, czyli cieszmy się, że możemy oglądać stare świeczniki. Dziękuję.